Piątek, 21 czerwca. Grzegorz Żądło, zapraszam na główne wydanie informacji. To był trudny rok szkolny dla prawie 5 milionów uczniów, którzy dzisiaj oficjalnie go zakończyli. Trzech ministrów edukacji, zmiana władzy i koncepcji nauczania. Likwidacja prac domowych i zapowiedzi kolejnych zmian po wakacjach. Jak w tym wszystkim odnaleźli się uczniowie i nauczyciele, sprawdzała Fatima Orlińska. To był rok zmian. Jedną z tych najistotniejszych odejście od zadawania prac domowych w szkołach podstawowych. Z kolei te ponadpodstawowe zyskały nowy przedmiot, biznes i zarządzanie, który zastąpił podstawy przedsiębiorczości. Ministrowie u góry się zmieniają, ale my robimy po prostu swoje z młodzieżą i to jest bardzo ważne. I tu muszę naprawdę docenić moich nauczycieli, którzy w całych tych wszystkich zawirowaniach, tych wszystkich zmianach jesteśmy cały czas dla tych naszych uczniów i z nimi pracujemy. Musieliśmy znaleźć nowe sposoby oceniania uczniów, mobilizowania przede wszystkim ich, motywowania do tego, żeby zechcieli też uczyć się nawet właśnie poza szkołą, czyli w domu, żeby zupełnie nie odejść jednak od jakiejś takiej pracy własnej dziecka, bo jest to potrzebne. No i to rzeczywiście stanowiło dla nas wyzwanie. Dla wielu uczniów rok szkolny upłynął bardzo szybko. Dziś odebrali świadectwa i zaczynają wakacje, choć niektórzy w tym czasie będą pracować, a inni zaczynają myśleć na przykład o maturze. Jeszcze deklaracji nie składaliśmy, ale już powoli każdy ma to z tyłu głowy, że trzeba się zastanowić jak najszybciej. No i myślę, że w najbliższy, przez wakacje najlepiej podjąć taką decyzję na spokojnie i od kolejnego roku ruszyć z mocnymi przygotowaniami. Nie mam problemu z nauką, także rok szkolny minął przyjemnie i dosyć łatwo. Jakie plany na wakacje? Różnie. Jadę na przykład na openera w tym roku. Dodatkowo gram w piłkę, także dosyć sportowo. Powychodzę ze znajomymi, może z rodzicami gdzieś pojadę. Tak. Ale bardziej odpoczynek czy może jakaś praca? Raczej odpoczynek jeszcze teraz, bo potem klasa maturalna to jeszcze ten ostatni raz. To. Rozpoczęcie wakacji to chwila oddechu nie tylko dla uczniów, ale również dla rodziców, którzy często muszą pogodzić swoją pracę zawodową z wieloma aktywnościami swoich dzieci. Dla nas to jest o tyle dużo pracy, że dzieci mają zajęcia pozalekcyjne, bardzo obciążające. Akurat nasze dzieci trenują gimnastykę sportową kilkanaście godzin tygodniowo, prawie 20 ponad. Więc tak, wiąże się to z tym, że nie zawsze ta obecność jest zachowana, musimy nadrabiać pewne lekcje. U nas w ogóle był układ inny, bo my mieliśmy domowe nauczanie przez większość roku. No, jedziesz w świat i bierzesz książki. Oczywiście jest jakieś tam wsparcie ze strony szkoły. My mieliśmy fajne wsparcie ze strony nauczyciela, bo od czasu do czasu jednak był jakiś tam kontakt, żeby sprawdzić, czy nie jesteśmy do tyłu, czy jesteśmy na czasie. Formuły zakończenia roku z biegiem lat zmieniają się, ale najważniejszym punktem jest zawsze wręczenie świadectw. Wojewódzkie zakończenie roku odbyło się w Operze Śląskiej. Nowa Śląska, kurator oświaty, mówiła o tym, co uczniów czeka w nowym roku szkolnym. Ministerstwo pracuje nad obniżeniem podstaw programowych, ale w sumie będą kosmetyczne zmiany. Tych większych należy się spodziewać dopiero później, bo nad tym potrzeba oczywiście więcej czasu i pracy. Natomiast no, dwa przedmioty wchodzą, tak, edukacja dla bezpieczeństwa i edukacja zdrowotna. I HiT-u w związku z tym od przyszłego roku szkolnego nie będzie. To są takie dwie krótkie zmiany. Na lekcjach z nowych przedmiotów uczniowie będą uczyć się obowiązkowo, między innymi udzielania pierwszej pomocy. Przyda się nie tylko w czasie wakacji. Kiedy dla jednych rozpoczyna się czas wypoczynku, dla innych to czas intensywnej pracy. Policja zapowiada liczne kontrole na drogach. Rozpoczną się już dzisiaj, czyli w dniu pierwszych wakacyjnych wyjazdów. Powód jest niezmienny od lat. Kierowcy jeżdżą za szybko, odpowiednio nie zabezpieczają bagażu, a często prowadzą samochody, które nie są w pełni sprawne technicznie. Karolina Komada. Ostatnie wskazówki i odprawa. Tylko w piątek ponad 400 policjantów bierze udział w patrolowaniu śląskich dróg, głównie autostrad. Będą na nich obecni do godziny 22. Przede wszystkim zwracamy uwagę na stan techniczny autokaru przewożących dzieci, oczywiście wymagane dokumenty posiadane przez kierowców, stan trzeźwości. Jeżeli chodzi o kierujących samochodów samochodami osobowymi, to oczywiście zwracamy uwagę na przewożenie dzieci, stan techniczny tych pojazdów, stan trzeźwości kierujących. Nie dopuszczamy do przekraczania prędkości oraz do innych wykroczeń, które mogą generować powstawanie zdarzeń drogowych.
Szczególnym nadzorem zostaną objęci motocykliści. Wynika to z wysokiej liczby wypadków z ich udziałem. Od początku roku na śląskich drogach zginęło 9 motocyklistów i 2 pasażerów. Dużym problemem jest zachowanie innych kierowców wobec motocyklistów, zwłaszcza podczas sezonu letniego. Jednokrotnie występują duże upały, takie jak mamy w tej chwili. Kierujący pojazdami są rozkojarzeni. Ta reakcja za kierownicą pojazdu niestety, ale też jest bardzo często spowolniona, wobec czego musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jadąc z większą prędkością mamy zdecydowanie mniej czasu na właściwą reakcję za kierownicą. Co prowadzi do wypadków? W poprzednie wakacje na śląskich drogach zginęło 16 osób. Po raz 6 policjanci uruchomili krajową mapę wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Chodzi o zwrócenie uwagi na skalę tragedii, do jakich dochodzi na polskich drogach. Taka mapa, która będzie pokazywała lokalizację występowania wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Tą mapę można obserwować i czarne punkty, które będą umieszczone na niej, będą wskazywały o tym, że doszło do takowego wypadku, natomiast pomarańczowo-czerwone o tym, że doszło w ciągu ostatniej doby. Największym problemem na drogach jest prędkość, z jaką poruszają się kierowcy. W dalszej kolejności niezachowanie należytej odległości od poprzedzającego pojazdu i wyprzedzanie się przez kierowców samochodów ciężarowych na drogach dwupasmowych. Jest to wykroczenie, tak jak tutaj widzimy, pan aktualnie z ciężarówki popełnił wykroczenie, za chwilę policjanci go zatrzymają. Na czas wakacji wyznaczono też stałe punkty kontroli autokarów. Każdy może zgłosić potrzebę skontrolowania stanu technicznego pojazdu, uprawnień kierowcy oraz jego trzeźwość. Temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza i koniec roku szkolnego to idealne warunki do otwarcia odkrytych kąpielisk. Dzisiaj pierwsze z nich zostały otwarte, choć są miasta, gdzie na kąpiel chętni będą musieli jeszcze poczekać. Łukasz Kądziołka. Po szkole od razu na basen. Cieszymy się, że dzisiaj, pierwszy dzień wakacji dla dzieciaków, zaraz po rozdaniu świadectw jesteśmy. Czyli, polecamy wszystkim. Czyli jest co świętować. Tak, świętujemy. Tak, pierwsze świadectwo. Na gliwickim kąpielisku leśnym już dzisiaj można było poczuć wakacyjny klimat. Przez pierwsze dni obowiązuje promocyjna cena wstępu. Ze względu na to, że jeden z naszych basenów, duży basen, jest jeszcze nieczynny. To pierwsi w tym sezonie klienci basenu Bugla w Katowicach. Kolejki nie było, ale niektórzy już bardzo czekali na otwarcie. Chętni przyjeżdżają tu nie tylko z różnych dzielnic Katowic. Nie ma za bardzo, nie ma gdzie. Fala jest w remoncie, także jak będzie otwarta, to będę korzystał z fali. A na razie Bugla jest wystarczająca. Niektórzy spragnieni zabawy w wodzie jechali tu specjalnie jeszcze dłużej. Dopiero uczymy ich pływać. Ale rozumiem, że zapał jest, żeby się... Zapał jest, tak. Bawić się lubią. Lubię wodę. Na Bugli zawsze są tłumy, więc dzisiaj wyjątkowo przy sprzyjającej pogodzie można było sobie wybrać miejsce do odpoczynku. W tym roku kąpielisko będzie działać dłużej. Bilet normalny podrożał o 20%. Z katowicką kartą mieszkańca wstęp jest o połowę tańszy. W ubiegłym roku około 40% naszych klientów skorzystało z tej karty. Drugi sposób, no to przyjście na basen po godzinie 15. To jest to bardzo popularna pora, zwłaszcza w tygodniu, kiedy pracujemy. Bilet popołudniowy również kosztuje o połowę mniej niż całodniowy. Bezpłatnie będzie można skorzystać z kolei z basenu w Zabrzu Maciejowie. Ale jeszcze nie teraz. Dopiero za kilka dni woda pojawi się w mniejszym basenie. Tak jak co roku rozpoczęliśmy prace konserwacyjne przygotowujące do sezonu, niestety w tym roku okazało się, że jest ich trochę więcej. Przeciągnęły się te prace. Były też dni deszczowe, które również wydłużyły ten proces naprawy tych niecek. Ale już najbliższą środę będziemy otwierać małą nieckę. Wstęp będzie bezpłatny aż do momentu uruchomienia dużej niecki. Najprawdopodobniej w pierwszym tygodniu lipca puste kąpielisko powinno już być oblegane, ponieważ wtedy ma zacząć działać w pełni. Po raz kolejny Dawid Podsiadło wystąpi na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tym razem odbędą się 2 koncerty w sobotę i niedzielę. Pochodzący z Dąbrowy Górniczej muzyk przyciąga prawdziwe tłumy, a Stadion Śląski spodziewa się rekordu frekwencji. Wszystkie bilety już dawno zostały wyprzedane. Dla mieszkańców pobliskich osiedli, ale i uczestników koncertów wprowadzono zmiany w organizacji ruchu i korsowaniu komunikacji miejskiej. Fatima Orlińska. To może być nie tylko rekord samego obiektu, ale prawdopodobnie pobijemy rekord liczby osób, które koncert Dawida Podsiadło zobaczą w ramach jego tegorocznej trasy koncertowej, mówi dyrektor Stadionu Śląskiego. Już w ten weekend muzyk wystąpi na scenie 360 stopni, dzięki czemu równie dobrą widoczność będą mieli wszyscy bez względu na wykupione miejsce. Od kilkunastu dni przygotowujemy scenę.
kilkaset osób pracuje w poczcie czoła. To jest szereg czynności, nie tylko murawa, ale też przede wszystkim bezpieczeństwo, zabezpieczenie medyczne. Spodziewamy się dość gorących, dość ciepłej pogody, więc tutaj naprawdę wszystkie służby są w gotowości. Nasi partnerzy, katererzy, gastronomii również. Według szacunków przez dwa koncertowe dni na Śląskim może pojawić się łącznie nawet 180 tysięcy osób. W związku z tak ogromnym zainteresowaniem wydarzeniem służby spodziewają się przyjazdu bardzo dużej liczby samochodów. Dlatego już od godziny 15 w sobotę zaczną obowiązywać zmiany w organizacji ruchu drogowego. Będzie wprowadzona zmieniona organizacja ruchu w ciągu ulicy Parkowej. Będzie znowu ona jednokierunkowa. Niestety bez możliwości parkowania, ponieważ to się nie sprawdza. Będą tymczasowe zmiany organizacji ruchu w ciągu ulicy Katowickiej, drogi krajowej 79. Będzie tam dochodziło w trakcie koncertu, a przede wszystkim po doczasowego zamknięcia nawet tej drogi. Zamknięty będzie też wjazd na osiedle Tysiąclecie od strony ulicy Chorzowskiej w Katowicach i ulicy Wojska Polskiego w Chorzowie. Stąd też apele nie tylko służb, ale i organizatorów, by na sam Stadion Śląski dojeżdżać komunikacją miejską. Co ważne, w weekend koncertowy w rejonie stadionu od godziny 17 nie będą kursowały autobusy, a pasażerów przejmą linie tramwajowe. W tramwajach numer 0 i numer 6 dokładamy kursów, one będą częściej kursować, będzie tych kursów więcej. Natomiast w komunikacji tramwajowej o numerach 10, 15 i 19 zwiększamy ilość kursów, też żeby domknąć tą siatkę jak gdyby połączeń wokół Stadionu Śląskiego. Linia 0 będzie kursować od godziny 16 co 5 minut, od godziny 19 co 3 minuty. Na każdym z przystanków będą informatorzy ZTM. W ten sposób komunikacja ma obsługiwać przystanki od Katowic Placu Wolności do Chorzowa Batorego Zajezdni. Tak kończymy dzień i tydzień w informacjach. Życzę Państwu miłego i spokojnego weekendu. Do zobaczenia w poniedziałek.